Ostatnio na Steamie wystartowała nowa giereczka. Jest to w zasadzie izometryczny Battle Royale z różnymi postaciami. Można to nazwać klasami postaci. Głównym właśnie trybem, bo tutaj mamy głównym trybem rankingowym jest Battle Royale. Do tego mamy Brawla i Duela, czyli 1 na 1. Ale tylko chyba do Battle Royale są rangi i rankingi. Tutaj mamy rangi, jakie są. Grając w gierkę, tutaj mamy ranking. No i grając w gierkę sobie wbijamy rangę. Ja zagrałem dopiero jedną gierkę, jeżeli chodzi o Battle Royale. Mamy, co tu jeszcze mamy? Mamy skinki, tu tutaj właśnie mamy postacie, które trzeba odblokowywać. Za tego golda możemy je kupować. Mamy standardowo Battle Passa. W Battle Passie mamy skinki i walutki. Nie wiem, czy postacie też są w Battle Passie. Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Czekajcie. Tak, tutaj mamy postać. Tu mamy skina. Tu mamy postać, skina. Jakieś tam postacie są. Są postacie i skiny trochę wymieszane. Mamy oczywiście sklepik. Battle Pass kosztuje 900, a 900 to jest ile? Jak się tutaj coiny dodaje? 40 zł za Battle Passika. Cała paczka wszystkich postaci kosztuje. To było 2600, to będzie no już 160 zł jakieś. Coś koło tego. Ale te postacie możemy za friko wygrindować. Gra z tego co wiem jest chyba multiplatformowa, czyli PC Mobile. Tutaj oczywiście mamy misje, daily, weekly, season, czyli będą sezony. Rangi. No i co? Polecimy sobie giereczkę Battle Royale, oczywiście start. Niestety Battle Royale jest tylko trzyosobowy. Nie ma solówek, a szkoda. Ja osobiście wolałbym grać solówki. No ale jest jak jest. Dobra, znalazłem igierkę. Teraz czekamy i będziemy mieli wybór postaci. Na początku gry, jak zaczniemy grać, no to mamy. Możemy kilka postaci. W sensie dostajemy etykiety, tak jakby. Dzięki którym możemy przetestować sobie postacie. Tam miałem chyba 70 etykietów. Czyli 70 razy mogę zagrać postaciami, których nie mam. No a później będę musiał w końcu jakieś sobie powoli odblokowywać, nie? I tak, na początku to jest cała mapka. I sobie zaznaczamy, gdzie chcemy wylądować. Tu są jakieś itemki. O, pyk. Mityczne itemki. Są dwa na początku. Tu mamy jakieś skrzynki, oczywiście w grze lootujemy też jakieś itemki, to lootowanie jest giga uproszczone, bo wystarczy, że wchodzimy na item, on nam się podmienia sam. Możemy jeszcze się poruszyć chyba, tak? Czy nie? Tak. Mogę sobie podejść do tego. Chociaż lepiej by było, jakbym poszedł do tej skrzynki. Bo to się dopiero po ten item się dopiero po chwili odblokowuje. Dobra. Lecimy. Nie mam pojęcia. Jak wyglądają skille mojej postaci, bo gram nią pierwszy raz. Oho, jest jakiś gość. No. Pyk. Jak teraz hita dostanie, jak teraz go wywalę znowu, to pada. O, pyk. No i mamy chłopa rozwalonego. Spotka na chilka. Lecimy dalej. Tu jest jakaś skrzynka. Aha, F. Dobra. O, jest itemek już. Flash scroll. Claim. Gdzie chłop tu był? Aj, uciekł mi. Co on robi? Aha, moja arka jest taka, że ja znikam. Pyk. Dobra, jeszcze hitka musi chłop dostać. Pyk. Mamy go. Nie wiem, czy ktoś wziął tego itemka. Mitycznego. On był na moście.
Zobaczmy. Tak, ktoś go wziął. Dobra, lecimy do teammate'ów moich. No i jest też strefa, nie? Oczywiście. Jeden ziomeczek od nas się wywalił. Tutaj, o. To będziemy mogli iść i go wskrzesić. Ja muszę tam, kurde, dobiec do tej strefy. Ja nie wiem, jak ona szybko zabija. Oho, są typy. I to chyba cała trójka, kurde. No. Dobra, poszli. O, nie poszli, kurde. Mogliśmy poczekać trochę. Dostał? Kurde, oni jakieś supporta mają. Fuck, co jest? Czy to są dwa teamy, czy mi się wydaje? Nie mam pojęcia. O, o, o. Dawaj, walimy go. Pyk. Kurde. Pyk. Nie? Pyk. Trzeba tego łucznika przywalić, nawalić mu. Aj. Dawaj, 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 dawaj. No co jest? Oj, umieram. Dobra, żyję? Już nie żyję? No i chuj, nie wiem, ten gościu, kurde, z mojego teamu, to ja nie wiem, co on robił. Ja się biję z dwoma? A on nie mam pojęcia, co robił, nie? No, to jest właśnie to, że nie ma tych solówek, niestety. Mega irytujące. Trafisz na gościa, który sobie biega z gdzieś nie wiadomo gdzie i... jest gigalipa. No, on się też wywali. Raczej. Kurde, ten gościu, z którym walczę, ma chyba jakieś koks itemy. Znaczy, może jeszcze coś ugra, ale wątpię w to. Aha, bo ich dwóch jest. Ten i ten jest tutaj. No, wygra walkę. Ta, wygrał. Dobra, ostatni team chyba został. Ty, wygrają to. Mój teamek to wygra chyba. Oho, chyba że będzie wszystko misował, to nie wygra. A oni chyba są we dwóch na jednego. Ty, ale on ma jakieś koks itemy ten gościu, bo w ogóle damage nie dostaje od nich. No, no, no. No, co prawda. Albo i nie. Zero HP chłop ma. Kurde, uleczył się. Aha, i ta mapa się też rozpada, tak jakby. Wskrzesi mnie? Nie ma chyba kryształka mojego. Pa, oni jeszcze to przegrają. Co ty gadasz? O? Dobra, wygrali. Dało się. Mój teamek wygrał. Ale i tak jestem zły, że mi kurde nie pomogli. Nie wiem, gierka się wydaje całkiem spoko. Przyjemnie mi się gra. Ja szczerze mówiąc wolę tego typu
Battle Royale niż jakieś PUBG i inne shity. Aha, dostałem tylko 50% rangi, bo używałem tego ticketa na wytestowanie postaci, której nie mam. No, także tyle możecie napisać, czy wam się gierka podoba, czy nie.